Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest niedziela i minęła 21. Jak minęła 21, jest niedziela, to czas na wasze ukochane, wyczekiwane, choć dziś nagrane show internetowe. Startujemy. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Sunday Night Live, tyle że nie live, a nagrywamy ten program o godzinie 18 z przyczyn technicznych, ale będzie co słuchać i myślę, że będziecie żywo komentowali naszą rozmowę, do czego zachęcam. I już przedstawiam szybko gości. Jakub Bierzyński, biznesmen, socjolog, komentator, publicysta. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry. Oraz dr Mirosław Oczkoś. Specjalista od kreowania wizerunku publicznego. Dzień dobry. Wykładowca. Tak, to wystarczy, myślę, że to wystarczy. Tak, bo co, jesteś skromny. Im więcej, tym gorzej jest. Ty miałeś przed doktor, znaczy, bo chyba Jakub, że... Nie miałeś doktora. Przepraszam, bo to by było nie fair, prawda? Gdybym pominął, gdybyś miał doktorat. To bym się upomniał. A, wiadomo. Słuchajcie, no wydawało się, że zacznie się dziać coś w Rosji i coś się zaczęło dziać, ale nim zdążyłem przygotować popcorn, to się skończyło. Nie wiem, czy niestety, bo w gruncie rzeczy potencjalna wojna domowa w państwie, które posiada broń atomową, to nie jest nic wesołego i bezpiecznego także dla nas. Ale myślałem pod takim kątem, że może to da oddech Ukraińcom, którzy ciężko walczą, którzy próbują przełamać linię frontu. I zawsze, jeśli na zapleczu armii dzieje się coś takiego, jak próbował robić to Prigożyn, to wiadomo, że na froncie nie będzie dobrze, tylko raczej ci żołnierze będą sobie myśleć, czy nie czas się pakować, zabierać manatki z okopów i wracać do domu. No, Prigożyn się wycofał. Czy żyje? Też tego właściwie nie wiadomo. Bo ja bym nie przyjmował za dobrą monetę gwarancji Łukaszenki. Więc... Już trzeba być naprawdę zdesperowanym, tak. żeby takie gwarancje przyjąć. Więc słuchajcie, nie chciałbym, żebyśmy za dużo gdybali o samej Rosji, bo mamy tyle informacji, co też nasi widzowie i możemy jedynie spekulować i plotkować. Bardziej chciałbym od was się dowiedzieć, bo ja sobie tak pomyślałem wczoraj, że można prowadzić w Polsce kampanię wyborczą, można przewidzieć swoje ruchy, można zaplanować konwencje wyborcze i inne rzeczy, po czym bach, jednak jest Rosja, jest wojna w Ukrainie, w Rosji też ta sytuacja nie jest stabilna i nagle się może okazać, że jedno wydarzenie wywraca do góry nogami całą kampanię. Czy dobrze myślę, czy nie do końca, Mirek? Dobrze myślisz. Jedyna pewna rzecz w czasie wojny jest to, że to jest niepewne. No, to jest jasne. Czy wraca kampanię? No teraz powiedzmy, że nie mamy kampanii jeszcze, tak? Jest jakaś prekampania. Myślę, że na razie przykryło wszystkie wiece, które się tam wczoraj odbyły, no bo jednak wojna to wojna. No i też pokazało, jakie są reakcje, no, jak można się wkopać, bo prezes Kaczyński, który nagrywa te swoje wywiady zawsze przynajmniej po południu poprzedniego dnia. No wieczorem. Po południu dopiero wstaje. No dobrze, no to wieczorem. No i to jest właśnie dobry przykład na to, że jest rozmowa rano, no powiedzmy, że ściemniamy, że jest na żywo. No i ten pan, co odgrywa tego dziennikarza, no i siedzi wicepremier świeżo upieczony, czyli władca Polski i nikt ani słowa na temat tego, co się dzieje. No i to są właśnie te niebezpieczeństwa, bo i ludzie nawet, którzy w to wierzą, mówią, no i co, oni nie wiedzą, nie słyszeli. No ale później się okazało na wiecach, że też niekoniecznie sobie pan prezes Kaczyński z tym poradził, w odróżnieniu od Donalda Tuska, który jakby wszedł to świetnie, tak? Musieli to przegadać na biegu, no bo to są rzeczy przedwiecowe, no i odnalazł się w tym, tak jak się powinien odnaleźć polityk prawa, lewa, czy tam do tyłu. Natomiast tak czasami jest, że przygotowuje się tam, nie wiem, tygodniami czy miesiącami jakieś rzeczy, a później coś przebija coś i do widzenia. Mirek powiedział, że Donald Tusk dobrze w to wszedł. Czy jednak nie powinien powiedzieć,
w sytuacji, w której możemy mieć za chwilę wojnę domową, a Donald Tusk powiedział jasno, mamy wojnę domową w Rosji. Ale na wiecach się tak nie zaraz, Mirku, teraz Jakub. Ty powiedziałeś, że dobrze powiedział, tak, więc ja teraz to. Jakub. Ja się z Mirkiem zgadzam. Myślę, że to jest po prostu tak, że jednak retoryka wiecowa ma swoje, pewne swoje prawa i to nie jest analityka polityczna prowadzona na łamach Newsweeka na przykład, gdzie trzeba ważyć słowa i być bardzo akuratnym. No po prostu tutaj wychodzi polityk i mówi do tłumów, daje się porwać emocjom. No jednak te 6 helikopterów i 1 samolot zostały strącone. Kilkadziesiąt osób straciło życie w tym konflikcie. Może nie była to w pełni wojna domowa, nie przerodziło się to w pełni w wojnę domową, ale miało wszelkie... Jeszcze, ale uważam, że Donald Tusk, mówiąc te słowa, miał wszelkie prawo, żeby tak powiedzieć. Także nie sądzę, żeby go jakoś specjalnie emocje w tej chwili, w tym momencie poniosły, ale słusznie też powiedział, no też wskazał na jakąś taką kompletną bezradność rządzącej elity, tak, że oni w takiej sytuacji, w zasadzie posiedzenie Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie odbyło się już jak w zasadzie było po zabawie, jak kryzys się skończył. No ale była mała kampania, premier musiał jechać do Bogatyni, no ja rozumiem. A poza tym, Jakubie, zwrócę ci uwagę, że prezydent ma taki specjalny sprzęt do łączności. Ja też mam taki. I nawet jak są daleko... Tutaj mam taki, też to jest mam taki specjalny sprzęt do łączności. To nie tylko prezydent go ma. Że nawet jak są daleko od siebie z premierem, to są w kontakcie. No proszę, niesamowite. No, a jakby się tak okazało, przepraszam najmocniej, że jednak jest jakaś wojna, albo coś się dzieje i znowu wszyscy najważniejsi ludzie w państwie, poza rzeczywiście posiadacze tego urządzenia, są w jednym miejscu. No to ma to sens, czy nie ma to sensu? Tak? Że wszyscy siadają do jednego samolotu, do jednego pociągu i są na jednym wiecu pod kominami tam czegoś. No, ale to jest problem. No, rzeczywiście to jest przerażające, że w momencie, w którym dzieją się rzeczy ważne, na przykład potencjalnie groźna balistyczna rakieta rosyjska leci do Polski, to im się natychmiast wrotki rozjeżdżają. Kompletny chaos, nikt nic nie wie, nie wiadomo gdzie ona spadła, przez wiele miesięcy nie można jej znaleźć, potem jej już nikt nie szuka. No ludzie, przecież to, to strach się bać. Tak? A po drugiej stronie, no, w momencie, w którym, jak sam zauważyłeś, jest wojna domowa w państwie nuklearnym, mocarstwie nuklearnym, które z nami graniczy, a tutaj jest niemożność nawet zorganizowaną, no wyobrażam sobie, że zorganizowanie wirtualnej telekonferencji na temat bezpieczeństwa narodowego w ciągu godziny z najważniejszymi ludźmi w państwie, to dla administracji prezydenta, która kosztuje kilkaset milionów złotych rocznie, to nie jest jakiś kurczę problem, tak? Ale wiecie co, gorsze jest to, że jest brak komunikacji ze społeczeństwem, bo ludzie są zdezorientowani. W internecie mnóstwo teorii. Telewizje no, też właściwie dużo gdybają i eksperci, którzy się wypowiadają, no, bazują na skąpych jednak informacjach, które tam gdzieś z Rosji docierają. Ja bym jednak oczekiwał od przywódców państwa, że w takiej sytuacji jednak ktoś wychodzi z samego rana, mówi jak jest, co my wiemy, uspokaja, a nie jest tweet prezydenta, że spotkał się z premierem, ministrem obrony narodowej i jest w kontakcie z naszymi sojusznikami. Tweet. No wiecie, no, a propos prowadzenia kampanii, no gdyby Morawiecki następnego dnia rano miał orędzie do narodu w tej sprawie, pewnie by zyskał dla PiSu ładnych parę punktów, no ale nie miał, na szczęście. No dobrze, ale czy to jest wynik tego, Tomku, całej polityki informacyjnej od 8 lat prowadzonej, czyli nie udzielenia odpowiedzi na pytania dziennikarzom. Ja wiem, ale to się wysypuje szczególnie w sytuacjach kryzysowych. No dobrze, wiesz, ale to zawsze jest tak, że się wysypuje w sytuacjach kryzysowych, bo to mówicie o rakiecie, ale jak było w tym, co zabiło 2 Polaków tam na granicy, nie pamiętam miejscowości. Tak, coś na pewno. No to też
o 18 czy 18, przewodowo, tak? Przewodowie. O 18 czy 18 był dopiero komunikat rządowy. No to społeczeństwo, no każdy szuka, no tweetuje coś tam i to jest świetna pożywka na fake newsów, deepfake'ów, wszystkich tych teorii, które można wstawić, bo pamiętajmy, że Rosja też w ten sposób walczy i nawet jest dosyć mocno zaawansowana, że wcale nie musi tu spaść nie wiadomo co, wystarczy, że się posieje panikę. A ponieważ rzeczywiście rządzący się oderwali od tej rzeczywistości, to widać nawet po rzeczniku panu Bochenku teraz, który przeszedł długą drogę od konferansjerki z powrotem do konferansjerki, nic nie mam do konferansjerów, żeby było jasne, ale tak się nie prowadzi polityki informacyjnej. Okłamywać własny naród to jest duże ryzyko jechania po bandzie, chyba że rzeczywiście sami nie wiemy, no to wtedy trzeba powiedzieć, słuchajcie, nie wiemy. A teraz dosztukowywanie takich rzeczy, wymienianie, bo widać, że jest jedna lista, bo wymieniają wszyscy politycy PiS-u tą samą listę, z kim to nie rozmawiał prezydent i premier, no to jest po prostu śmieszne, tylko to nie jest śmieszne. Natomiast jeżeli ktoś już nauczył się tak, jak się nauczył, to już będzie trudno. To widać po rzecznikach poprzednich. Znacie taką teorię, że jak zwierzę się urodzi w klatce i żyje w zoo, to wypuszczone na zewnątrz już sobie nie poradzi. I oni się nauczyli takiej komunikacji, jakiej się nauczyli i teraz jak ma być komunikacja normalna, to już nie potrafią tego robić. Ja tam nie wiem, pan Bochenek na przykład przekonał mnie, że naczynia dla gospodyń wiejskich to przeciwdziałają przestępczości. Ja przeciwdziałają przestępczości, bo wiadomo, no wiesz, no, to jest naprawdę dobry działanie prewencyjne. Obyczaje. Tak, no tak, ale chochlom można też przyłożyć. Ale to, ja wiem, kłopot jest taki, że my żyjemy w państwie, które nie jest normalne. I teraz szukamy, bo pośmiać się zawsze możemy, nie? To Jakub doskonale wie. Tylko tu zaczynamy ocierać się o takie rzeczy, które są naprawdę, jeżeli ktoś nas testuje na przykład, no to widzi, jak to wygląda, jakie są reakcje, jak to, jak funkcjonuje. Często się tak robi, tak? Robimy coś i patrzymy, jest reakcja, nie ma reakcji. Albo jakie działają rzeczy. No i wychodzi pan prezydent i rzeczywiście większość ludzi zapamiętała, że ma świetne urządzenie, z którym rozmawia z premierem, obojętnie na jakiej odległości by nie byli. Flow, ale słuchaj, no, flow. Pomyśl, jak Rosjanie musieli być rozczarowani, puścili rakietę w naszym kierunku. Słyszałem tę teorię, tak. Pięć miesięcy, nic się nie dzieje w ogóle. No, ja się akurat z tobą zgadzam, Mirku, że to jest, no, puszczenie chyba celowo jednak, bo na taką odległość to jednak nieuzbrojonej rakiety balistycznej, to jest testowanie polskiego systemu obrony przeciwlotniczej, który okazał się kompletnie bezradny, bo to nawet zauważy, Amerykanie ją zauważyli na swoich radarach, to tyle w tej sprawie. Ale wiesz, jeśli oni chcieli zrobić jakiś popłoch czy nerwówkę w Polsce, to później sobie myślą, zobacz, oni są odporni. Przeleciała im rakieta, nikt nawet nie zapiszczał. Po prostu wylądowała gdzieś tam pod Bydgoszczą. Ale słuchajcie, wracając do spraw poważnych, czyli bezpieczeństwa kraju, czy w sytuacji, w której widzimy, że rządzący potykają się o własne nogi, kiedy rząd zamiast bezpieczeństwem i sprawami istotnymi zajmuje się kampanią, czyli zajmuje się sprawami partyjnymi, nie sprawami państwa, bo ja przypomnę, tam był premier i jedyny wicepremier na tym w Bogatyni, czyli za przeproszeniem w dupie mają państwo, ważna jest partia. Partia pierwsza, przed państwem. To jest ciekawe, bo oni się jeszcze zajmują kłamliwą propagandą na temat problemu, który sami stworzyli. Tak. Bo problem kopalni w Turowie to jest problem, który stworzył PiS, rząd PiS-u, nie składając poprawnego wniosku o decyzję środowiskową. Po prostu. Ale... Tak, to trzeba ten wniosek poprawić i go złożyć jeszcze raz. Tyle w tej sprawie. Tak jest. I teraz moje pytanie. Czy w tej sytuacji takiego bałaganu i tego, jak my to widzimy, czyli braku odpowiedzialności za państwo, czy opozycja, boże powinna, to tak, tylko w jaki sposób może przejąć narrację pod tytułem to dzięki nam będziecie bezpieczni, tak? Znaczy, bo jednak PiS tworzy takie wrażenie, te zakupy takie kompulsywne mocno sprzętu obronnego, no mogą sprawiać u wielu wyborców poczucie bezpieczeństwa, tak? Bo jak ktoś słyszy, tutaj będzie 500 czołgów, 500 HIMARS-ów i tak dalej, to sobie myślimy, no kurde, będziemy potęgą militarną, tak? Więc jak opozycja mogłaby przejąć narrację według was dotyczącą bezpieczeństwa kraju? Do mnie pytanie? Na przykład. No. Dobrze. Ja myślę, że opozycja demokratyczna, no to, na to teraz patrząc, no to chyba Koalicja Obywatelska, ale myślę, że można się porozumieć,
powinna pokazać coś, co kiedyś nazywało się gabinetem cieni i wszyscy to wyśmiali, że to w ogóle, a tam, proszę bardzo, możemy to nazwać radą ekspercką, nie wiem, ale żeby ludzie widzieli konkretne osoby, które będą się tym zajmowały po wygraniu wyborów, bo tu rządu się nie prześcignie, no, efekt skali jest bardzo duży i jak ktoś się tym nie interesuje, mówi, no dobra, tego tyle, tamtego tyle, jeszcze w tej kłamliwej właśnie propagandzie, że jesteśmy po prostu tacy, no, największa armia w Europie, w ogóle wymiatamy wszystko, to później te rakiety, co przebiegają, tam coś jeszcze i tak dalej, zaczyna się robić dziwnie, ale to propaganda nie dopuszcza. W związku z tym, jeżeli by Polacy i Polki zobaczyli, że to będzie i Ksiński, i Piłsudski, i tam ktoś jeszcze, i na przykład to byłyby to osoby, które są z branży, nie wiem, byli ci generałowie, którzy zostali wyrzuceni przez Macierewicza. Może ktoś już się zajmował, nie wiem, obronnością, sprawami zagranicznymi, żeby pokazać kontekst. Dobrze albo źle wypada się na czyimś tle. Mówienie takie w powietrze jest zawsze ryzykowne, bo to jest wyobraźnia, tak? Jedni odbierają, drudzy nie odbierają. Natomiast reakcja, tak, dlatego mówiłem o Tusku, że to była dobra reakcja, bo ludzie tam na tym placu wiedzieli już różne rzeczy z mediów społecznościowych, a z rządu nie było nic komunikacji. Natomiast jeżeli by pokazać, że my się tym potrafimy zająć, no Tuska nikt nie przebije w Polsce z ilością telefonów do liderów światowych, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, po prostu tak jest. W związku z tym ja muszę jako Polak się czuć, nie wiem, że będzie to ten albo ta, tak? Mówię, aha, to on się zna, ona się zna, nie będzie się dwa lata uczyła bycia ministrem czy wiceministrem, tylko spokojnie z biegu wchodzi w te buty i jest bezpieczeństwo. Ja tak to widzę, mówię o wizerunku oczywiście, nie mówię o polityce teraz. To jest bardzo ciekawe, że PiS ma taką fantastyczną umiejętność zarzucania swoim przeciwnikom swoich najgorszych wad. Brak kompetentnych kadr to jest to, co oni zarzucają opozycji. Mówią, no ale kto będzie rządził, jak nie my? Prawda? I próbują stworzyć propagandową bańkę takiej bezalternatywności politycznej, że nie ma komu przejąć władzę. Ja absolutnie się z tobą zgadzam. Czyli Tusk już powiedział, chyba nikt nie ma wątpliwości, że Tusk jest w stanie być premierem, bo on jakby coraz bardziej no, w tej roli męża stanu świetnie sobie radzi. Natomiast myślę, że rozszerzenie listy nazwisk o ludzi, którzy mają doświadczenie, mają wiedzę, są kompetentni w swoich dziedzinach, żeby w tych dziedzinach się wypowiadali, no to pokazałoby jednocześnie, że ta propaganda jest absolutnie kłamliwa. Ale co to czas, żeby obok Tuska stanęli inni, żeby Tusk, bo dzisiaj jest ta kampania Koalicji Obywatelskiej oparta na Tusku, no nie ma dwóch zdań. To on jest liderem, to on też, no, ludzie czekają na spotkanie z nim, jego wyraźnie te tłumy niosą, widać, że jest na fali. Czy to czas, żeby obok niego zaczęli się pojawiać kolejni? Tak myślę. No przede wszystkim właśnie dlatego, żeby, no bo tak, ja rozumiem, że Tusk ma parę takich no, kamieni milowych, tak? Pierwszy kamień milowy to była próba odebrania, moim zdaniem z wielkim sukcesem, zakończona wielkim sukcesem, odebrania PiS-owi monopolu na patriotyzm, tak? I to był marsz 4 czerwca, to głównie, przecież całe jego przemówienie było o Polakach, Polsce w sercu, byciu patriotą, co to znaczy, przeformułowanie tego. Wielki sukces. Dwa, wydaje mi się, że drugie to jest odebranie wiary w zwycięstwo. Prawda? Tak. Że trzeba PiS-owi odebrać właśnie wiarę w zwycięstwo, wiarę w to, że to jest oczywiste, że oni wygrają wybory. Trzecie, no moim zdaniem, no to jest właśnie odebranie poczucia tego braku alternatywy, tak? To my jesteśmy gotowi przejąć władzę i my jesteśmy w stanie uporządkować państwo, które oni kompletnie zabałaganili. Poczucie bezpieczeństwa, to samo i tak dalej, i tak dalej. Takich tematów jest bardzo dużo, tylko że myślę, że tu słusznie zresztą robi to po kolei, bo tego się nie da zrobić jednym przemówieniem. To jest niemożliwe, bo wtedy nikt nic nie zapamięta z tego. Więc jeżeli już mamy patriotyzm, bycie Polakiem, odebranie wiary w zwycięstwo, następnie kwestia tego, że my mamy fantastycznych ludzi, którzy się świetnie znają na poszczególnych, my jesteśmy gotowi zarządzić tym krajem i to w znacznie bardziej kompetentny sposób niż nasi poprzednicy. No i później kwestia bezpieczeństwa i kolejne tematy. Myślę, że to tak będzie wyglądała ta kampania. Słuchajcie, za nami weekend obfitujący w polityczne wiece, konwencje i spotkania.
Czy któreś z nich zrobiło na was szczególne wrażenie, Mirek? Wiesz co, ja porównywałem wszystkie, nie udało mi się w całości obejrzeć oczywiście wszystkich, bo to tak wygląda, ale pierwsze co widziałem to było 3D, czyli trzecia droga, tak? No i powiem szczerze, że byłem rozczarowany, to znaczy ja się nie spodziewałem jakiegoś fajerwerku tam, ale że dalej nie widać tego zrozumienia, że to jest brnięcie w bagno, to znaczy ta droga nie jest utwardzona. I zarówno Tygrysek, jak i Kłapouchy sobie z tym nie radzą. No bardziej Kłapouchy nie rozumie chyba niż Tygrysek, bo Tygrysek jest zirytowany. I to wszystko było, jak się robi coś w nerwach, to przeważnie może tygrysek nie wiem. Tygrysek ja rozszyfruję, bo mnie wszyscy... No to żona pana Kosiniaka tygrysek, to naznaczyła. To Kosiniaka mysz, a Kłapouchy to... Kłapouchy jest... przyjacielem Tygryska. Tak, sympatyczne, tak. Maruda. Osoby. Ja wiem, to jest tak, z sympatią, żeby było jasne. Jasne. No i z tego nic nie wynika, dlatego że jest wystąpienie Szymona Hołowni, który koncentruje się na sobie. Ja rozumiem, no to fajne, tylko że jak się jest pod niżej progu, opowiadanie o tym, jak się jest fantastycznym i tak, to trochę chyba nie jest ten kierunek i myślałem, że z tego zrezygnuję, tak czysto do występu. No to tak wyszło, jak wyszło. Natomiast później porównywałem, bo to jest do porównania oczywiście, Wrocław z Bogatynią. Bo to jedno po drugim nastąpiło i no i to się nie da porównać. To znaczy Wrocław był takim, nie wiem ile ma być jeszcze spotkań, ale takim ukoronowaniem tego, co Tusk osiągnął po 4 czerwca rzeczywiście. To znaczy jest pozytywnie, jest uśmiechnięcie, jest to co w takich właśnie, to co Wałęsa uzyskiwał kiedyś, tak, że tłum po prostu był za nim i znowu był rodzaj spędu partyjnego w Bogatyni i co mnie najbardziej poraziło, że już nawet sam Jarosław Kaczyński próbował ten entuzjazm w nich zbudzić, że tam zwyciężymy, a ci siedzieli, ci ministrowie w tym pierwszym rzędzie tacy, bo ja wiem, może zwyciężymy, może nie tym razem, a może byśmy tak i tak dalej, tak? Bo to trochę tak wyglądało i to wyglądało smutnie. I to wszystkie zaklinania rzeczywistości, te rzeczy, których nie było na bieżąco w telewizji, czyli jakieś koszmarnie głupie wystąpienia typu Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny w zasadzie zapowiedział, że zrobi ustawę, żeby ścigać jednego człowieka, czyli że będzie łamał prawo. Zresztą on sobie nie radzi i nigdy sobie nie radził z tymi wystąpieniami publicznymi i nic się nie zmieniło. No plus te wszystkie takie okrzyki i tak dalej. Mi się najbardziej podobało to, że prezes chce znowu odzyskać Polskę. Tak, ja ale nie wiem teraz, z czyich rąk on chce odzyskać Polskę. To im się zawsze sprawdzało, że dokądś idą, tak, że idą do celu. Wprawdzie jak przejdą, to zawracają do tego celu i żeby odzyskać. No i też wsad jest taki, że no ja się spodziewałem, nie wiem, 1500 plus, nie, albo 2000 plus, albo coś jeszcze, a wyszło na to, że będzie referendum naciągane z problemem, którego nie ma, albo który może w ogóle nie istnieć, bo Czesi już to załatwili na przykład. No i jeszcze takie tam pomruki, tylko nic nie padło. Znaczy nie było coś takiego, jako wyborca PiS-u na przykład, jeżeli bym był, nie wiem, co by mam jej porwać? Znaczy, dlaczego ja mam zagłosować znowu na PiS? Bo to, że pan prezes powie, że my jesteśmy Europejczykami, to bardzo ciekawe doświadczenie, że taka retoryka się pojawiła i że w ogóle gwarantem to jesteśmy my, Europa, ale nie będziemy tam żebrać czy coś tam jeszcze i tak dalej. To jest za mało. I albo pan prezes nie odrobił lekcji, plus odniesienie do wojny w ogóle. Na przykład tam jakieś nic nieznaczące teksty, pokazuje, że albo oni uznali, że tu mają pewne to wygrane, że to w ogóle w butach wchodzą, a może przekręcają, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo jeżeli to miało być takim, nie lubię tego słowa, ale użyję, tak jak to jeden z dziennikarzy, nie wiem, czy jest dziennikarzem, ale game changer, tak? No to jest raczej kapiszon, to znaczy nic z tego nie wynika w sensie wystąpień medialnych, wystąpień publicznych oraz politycznych, bo to, że ktoś tam sobie zło rzeczy, ja rozumiem, że Tusk jest diabłem, ale na nim już nie ma w co strzelać, on jest już obity tak tymi obelgami wszystkimi, że w zasadzie obelgę trzeba naklejać na obelgę. To się nazywa
efekt sufitowy. Tak, jest koniec. W związku z tym, jeżeli to jest ten plan, znaczy to... wyborca PiS-u już bardziej nie będzie tak, nienawidził dokładnie. Tuska. Znaczy, ale, no już sinie dał bardziej. Absolutnie. Wyznawcy PiS-u już wszystko wiedzą na ten temat. To jest diabeł, ma ogon, rogi i w ogóle jest tam. No to zaraz. Natomiast patrząc na takie właśnie przekazy, no to było dosyć smutne. Zresztą też kadrowanie jest ciekawe, bo ja się też trochę tym interesuję, się znam na tym, że gdzieś tam nie pozwolono, żeby to zrobić zdjęcia z drona. Bo no żeby to... nie było widać tak, pustek. No. A tutaj ciasny kadr w tym był, nie Bohatowie, tylko Bogatyni. Tak, żeby pokazać, że jest nas strasznie dużo. Tak? No tak, tak. No i pierwszy rząd to rząd, drugi rząd to tam rodzina. I trzeci rząd to górnicy, związkowcy przebrani za górników. No to się przeważnie nie udaje. Nawet jeżeli ktoś nie krzyknął, że król jest nagi, no to zaczyna być widoczne, że jest nagi. Jakub, a tobie, na tobie, które z tych partyjnych spotkań, bo ja przypomnę, jeszcze była Konfederacja i Lewica, bo tutaj Mirek nie wspomniał. Ale Konfederacji nie pokazano, także nie widziałem. Natomiast no jednak to, co zrobiła Konfederacja, czyli no duże wydarzenie w wielkiej hali wypełnionej, gdzie czuć było energię, ci ludzie reagowali. Scena taka koncertowa, gdzie światła, napisy pojawiające się, no pełna profeska, muszę powiedzieć. Miałem takie poczucie i z tego też było takie, moim zdaniem, dla wielu osób, którzy się na przykład zastanawiają, czy na niej głosować, no to jest silna partia. Znaczy, to jednak przekaz był bardzo mocny. Ja pomijam to, co tam mówiono, co Braun, który powtórzył de facto piątkę Mentzena, prawda, tylko już na serio całkiem. No przepraszam, bo się rozgadałem. Jakub, na tobie, które z tych wydarzeń zrobiło wrażenie? No, myślę, że to jest, że ta kolejność jest taka, że to jest właśnie Tusk na fali, Konfederacja też na fali. Też realizuje jakiś tam swój plan polityczny, to jest element tego planu pod tytułem jesteśmy poważną partią, tak? Chyba o to chodzi. PiS wydaje się wypalony, zmęczony, bez pomysłu, wymiana sztabu wyborczego tutaj nie zadziałała. Też chyba wymiana Łodzi na tą Bogatynię też nie była najlepszym pomysłem, bo jednak no, ta Bogatynia to trochę symbol korupcji i zepsucia tej władzy. Tam od handlu narkotykami przez przekupstwo, kupowanie głosów, jakaś kompletna masakra. Te lokalne struktury PiS-u są przegniłe do szpiku kości. To trochę przypominało, sam zatwitowałem na ten temat, że to jak zebranie mafii w Corleone, to tak PiS w Bogatyni się spotyka. więc niezbyt trafiony pomysł, powiedziałbym. Natomiast najsłabiej no jednak wypada trzecia droga, no bo tam jakby... Ale wiesz, też była pełna hala. No. Czy też jednak, znaczy to nie było tak, jak ty opisujesz PiS, gdzie tam ci ministrowie już tacy, dajcie nam spokój, chcemy tam jeszcze trochę pod siebie nabrać i idźmy w opozycję i poczekamy, zobaczymy, co będzie. To jednak tam, wiesz, znaczy tam też ci ludzie jednak klaskali, reagowali. To nie było tak, że ta trzecia droga spotkała się, wiesz, za przeproszeniem w jakiejś stodole, gdzie nie było. Wiesz, to była hala, duża sportowa ja rozumiem, hala. Wiecie, no to trzeba patrzeć też na kontekst i słusznie o tym powiedziałeś, że po prostu to jest jednak partia, która właśnie schodzi poniżej progu wyborczego, czy koalicja, która schodzi poniżej progu wyborczego. Poniżej 8%. Co dla wyników wyborów jest katastrofalne kompletnie, bo w tym momencie cała strona opozycyjna tak przegrywa. To znaczy nic nas przed tą klęską nie uratuje. Nawet najlepsze występy Donalda Tuska. Tak? Po drugie, no jednak ja bym powiedział, no... Byłbym daleki od optymizmu dzisiaj, takiego hura optymizmu, bo to fajnie wygląda na obrazkach, kto lepiej wypadł, kto gorzej wypadł, ale pamiętajmy, że przez ostatnie 3 miesiące PiS zyskał 200 tysięcy wyborców, Konfederacja zyskała 100 tysięcy wyborców, a strona opozycyjna razem straciła 300 tysięcy wyborców. Tak? W związku z tym dzisiaj w każdym układzie PiS z Konfederacją ma przytłaczającą większość w Sejmie, tak? Bo to się później przekłada na Zależy, kto przyjdzie pierwszy, nie? Dokładnie, więc to się przekłada na mandaty i nagle się, i to jeszcze biorąc, znaczy oni mają tam 248 mandatów.
Przepraszam, bo Mirek powiedział, że zależy, kto przyjdzie pierwszy. No jeśli wyobraźmy sobie sytuację, że trzecia droga ma 7%, jest punkt poniżej progu wyborczego, to nawet jeśli Koalicja Obywatelska wygrywa, to i tak nie stworzy rządu, bo nie, nawet jeśli Lewica będzie powyżej, to nie będą mieli więcej niż Konfederacja. Ale działa jak? No działa na korzyść tego, kto wygrał, no, ale ty zakładasz, że co, że będzie rozjazd 40% do 30%? Nie, no tam się moim zdaniem miną na parę procent. Ja myślę, że na to gra Tusk, mówiąc szczerze. Na co? Znaczy, no dokładnie na to, żeby na tyle zdobyć przewagę w ciągu ostatnich miesięcy nad PiS-em, żeby zostać głównym beneficjentem Donta, żeby to działało na korzyść Platformy, czyli na korzyść lidera, żeby mieć taki zapas, który pozwoli mu rozdawać karty i na końcu powiedzieć tym, którzy się wahają przy progu, czyli i Lewicy, i Trzeciej Drodze, no to zróbmy tą jedną listę, panowie, bo inaczej to jest koniec waszych partii, tak? Ja myślę, że on nie ma wyjścia, dlatego że można sobie opowiadać różne bajki, natomiast jest takie piękne kilka zdań, które ja pamiętam z dawien dawna, że polityka jest sztuką możliwości. Tak się gra, jak przeciwnik pozwala i trzeba mieć otwarty umysł na różne warianty, nawet najbardziej nieprawdopodobne. W związku z tym ja się nie znam na tym sensie, tam, jak to się liczy i tak dalej, natomiast jeżeli te nożyce będą, to co ma robić Tusk teraz? No ma prosić, żeby łaskawie się zgodzili. Wbrew pozorom, jeżeli te wybory się odbędą oczywiście w tym roku, bo ja mam tutaj wątpliwość dużą, to wydaje się, że w okolicach końca lipca jednak chyba PSL pęknie, to znaczy zdecyduje się jednak dołączyć do... Że Kosiniak-Kamysz nie będzie chciał być grabarzem partii z ponad 120 lat. No bo to głupie trochę, poza tym tam jest Waldemar Pawlak, który można go lubić czy nie lubić, ale jest wytrawnym politykiem i duże rzeczy przeżył w życiu. Poza tym pamiętajmy o tym, że PSL jest najbardziej obrotową, pragmatyczną partią w historii polskiej polityki. No mogą się jeszcze odwrócić w stronę PiS-u oczywiście, no to takie rzeczy też się zdarzają, natomiast mam nadzieję, że nie, ale PSL dużo w życiu przeżył i tam jest dużo takich polityków typu Marek Sawicki na przykład, którzy trochę czytają politykę lepiej i głębiej niż, jak się okazuje, Szymon i jego drużyna. Chociaż, tak jak mówię, no zobaczymy. Bo Lewica nie idzie jako koalicja, w związku z tym te 5% ma do uzyskania i wszystko, co jest powyżej, tam oni są na 8, tak, mniej więcej, to jest do wzięcia i trzeba to przemyśleć w kampanii na przykład. Natomiast tutaj kluczem jest rzeczywiście, no, kto dojedzie pierwszy, bo jeżeli dojedzie PiS pierwszy, nawet pół punkta procentowego, to i tak jest pozamiatane. Konfederacja się zarzeka, że żadne tam, wystarczy, ja myślę, wicepremier, to jest już taki fajny, przetargowy. To jest pytanie, właśnie wydaje się, że Konfederacja może być niestety języczkiem uwagi przyszłych rządów, ale oni mogą jeszcze zagrać wabank, mogą w ogóle zbojkotować powstanie rządu i doprowadzić do kolejnych wyborów w bardzo szybkim czasie i zniszczyć w ten sposób PiS, bo to będzie ich klęska i kompletna kompromitacja, przejąć inicjatywę polityczną i rozdawać własne karty. Taka opcja istnieje, ale ponieważ to jest zbieranina, Konfederacja jest absolutną zbieraniną, tutaj wchodzi Jarosław Kaczyński, mistrz politycznej korupcji i on na dzień dobry kupi pół klubu parlamentarnego Konfederacji, a jak Mentzen zresztą zobaczy, że jemu ludzie znikają, to nie będzie miał specjalnie wyjścia, tylko będzie musiał pójść na układ z PiS-em. A czy chyba, że się pomylę, tak, że chyba tym razem dokonają takiej selekcji kandydatów, których nie da się kupić, choć jak pokazują kolejne wybory, te ugrupowania właśnie typu Konfederacja, czy takie jak Kukiz, no to bardzo szybko się rozpadają, bo nagle ludzie dostają stanowiska, samochody, jakieś inne benefity i proszę, była partia, nie ma partii. A Konfederacja zresztą ma doświadczenie, jeśli chodzi o posłów, którzy od niej odchodzą, przechodzą gdzieś i się kłócą, zmieniają barwy. Więc myślę, że tutaj Jarosław Kaczyński będzie miał możliwość jeszcze takiego przyciśnięcia, choć ja też uważam, Jakub, tak jak ty, że z punktu widzenia Konfederacji równie opłacalne, a może nawet bardziej opłacalne niż wejście do rządu, jest stworzenie politycznego chaosu. Po prostu niech powstanie rząd mniejszościowy, niech PiS się na przykład, czy tam Platforma buja z rządem mniejszościowym, oni będą tam
sobie stać z boku, kibicować, krytykować i podkładać, kiedy można nogę. No wcześniejsze wybory. Wtedy tak, nie bierzesz żadnej odpowiedzialności za rządzenie. Możesz zawsze skrytykować, a my byśmy to zrobili lepiej. Tak, podkładać komu, ktokolwiek rządzi nogę. I doprowadzić w każdej chwili do przyspieszonych wyborów, wtedy, kiedy ci jest to na rękę. No fantastyczne. To. Także gdyby on, rzeczywiście ich słabością jest kwestia zdyscyplinowania kadr, tak? Bo rzeczywiście jest tak, że Mentzen może nie móc liczyć na swoich własnych potrzeb, ale jeśli byliby partią, jeśli scenariusz czysto hipotetyczny, zdyscyplinowaną, to myślę, że chaos jest najlepszym dla nich rozwiązaniem politycznym. Na początku był chaos, tak, tutaj jest... A tu będzie na końcu. Nie, no, zawsze... No, za każdy koniec jest początkiem, początkiem oczywiście. Wiadomo, że to jest takie oczekiwanie na różne rzeczy. Natomiast, bo jeszcze chciałem dokończyć taką myśl, która mi uciekła i wróciła. Wbrew pozorom wcale tak nie jest mało czasu tych wyborów. To jeszcze dużo rzeczy można zrobić. Można jeszcze wektor przestawić. No załóżmy, tak? No, ja tu wieszczyłem kiedyś u ciebie, że 15 października to jest taki termin najbardziej sensowny dla PiS-u, ale to mówiłem o tym pół roku temu czy rok temu. Natomiast tak jak widać, no to mówię, prowokacja na granicy. Rolnicy jeszcze ze zbożem. A myślisz w ogóle o tym, że wybory się nie odbędą? Tak, ale albo będą się pod jakimś specjalnym takim czymś, gdzie można wykreować. Ja pamiętam, niestety pamiętam, bo Bombera w Warszawie, czyli wybory na prezydenta Warszawy zamierzchłe, kiedy nie do końca wygrywał Lech Kaczyński, ale pojawiła się pewna, później okazało się, to były atrapy na szczęście i tak dalej, ale przeważyły wybory. W związku z tym my jesteśmy rozdygotani, no bo jesteśmy w sytuacji i wojny, inflacji, no drożyzny, co by o tym nie mówić, wbrew temu, co mówi Jaszczob z tego no, NBP, czyli łatwo jest tym sterować. Jeszcze uchodźcy wrzucimy, dzisiaj słyszałem, pan Selin wrzucił reparacje wojenne, no jest kilka rzeczy takich emocjonalnych, które da się skonstruować, a ponieważ PiS ma doświadczenie już w propagandzie, bo im to, mówiąc kolokwialnie, przyżarło parę razy, no to może się okazać, na razie nie ma nic nowego, o tym mówimy, ale nie wiem, co mogą jeszcze wymyślić. Można coś wymyślić. W związku z tym w ciągu 2 miesięcy można jeszcze przeformatować to, co się dzieje. Pytanie, co będzie robiła opozycja i jak szybko się ogarnie no właśnie ta trzecia droga. Jutro ma ukazać się sondaż Pressu. I Tok FM, zdaje się, tak? A czy Wyborczej, tak? Ma być... Nie, jest na pewno Pressu i OKO.press, przepraszam, i Tok FM-u i Obywatelski i jeszcze. Obywatelski, tak. I tam jest to, co mówicie, tak? W tym nawet takim wariancie najbardziej optymistycznym, który jest pokazany, że ludzie, którzy pójdą na pewno do wyborów, no to wygrywa Koalicja Obywatelska tam 36 i coś. Drugi jest PiS 35 i 1. No właśnie. Trzecia dochodzi Konfederacja i to jest 11, zdaje się, z tego co pamiętam. I później jeszcze zostaje tylko Lewica z 8. A koledzy sympatyczni są znowu pod progiem, czy mają tendencję, że są pod progiem. No i to jak mówiłeś, jako policzenie tych głosów w ten sposób, wszystko wskazuje na to, że dostaje wtedy władzę Jarosław Kaczyński. No dobrze, ale Konfederacja jest potrzebna. Ale to jeszcze się zastanówmy, czy Szymon Hołownia jest w stanie pójść według was i zmienić, znaczy pójść do Tuska, dogadać się. Czy to już jest taka kwestia, waszym zdaniem, ambicjonalna? Ja go czytam, to spośród wszystkich narcyzów polskiej polityki on jest najgorszym narcyzem polskiej polityki. Przebił wszystkich swoich poprzedników, naprawdę. No może Kukiz jeszcze mu dorównywał, ale jest absolutnie królem narcyzmu i obawiam się niestety, że on będzie... zachowa się jak obrażony dzieciak na boisku, który przegrał i w związku z tym na złość mamie odmrożę sobie uszy i ja właśnie też nie zrobię tej koalicji, właśnie żebyście pożałowali. No zobaczcie, że w wyborach prezydenckich w drugiej turze Hołownia, chociaż nic go to nie kosztowało, nie poparł Trzaskowskiego. Zgadza i te się. Wszystkie slogany na temat tego, że trzeba odsunąć PiS od władzy, że jego największą życiową misją to jest właśnie realizacja tego celu, no w konfrontacji z faktami okazały się kompletnie nic nie warte. Tak? Te wszystkie obietnice były
totalnie bez pokrycia, bo na koniec końców nie stać go było nawet na ten krok, żeby zdobyć popularność w ten sposób, żeby poprzeć Trzaskowskiego, pogratulować mu na jakimś wiecu, powiedzieć, przekazuję ci swoje poparcie, wzywam swoich wyborców do głosu, bo wartości są najważniejsze. Mógł to powiedzieć i zyskałby na tym politycznie, ale nie, obraził się i zapadł się w sobie, nie zrobił nic. I obawiam się, że tym razem będzie dokładnie to samo, tak? To znaczy, mój scenariusz jest taki, że oni będą trwale pod progiem, że Kosiniak-Kamysz się opamięta, zerwie koalicję z Hołownią i pójdzie do Platformy, natomiast ten samotny, rozgoryczony, zatnie się i powie, a ja wam pokażę. Ja już kiedyś analizowałem i środowisko Szymona się obraża zawsze, jak ja to mówię, ale ja powtórzę, bo nadal się nic nie zmieniło. Szymon nie został politykiem. Czyli nie czyta tego właśnie poza ambicjami i wiecie, czego to jest wynikiem? To jest wynik takiej dziury w czasoprzestrzeni, kiedy Kidawa Błońska powiedziała dwa słowa za dużo i wszyscy uznali, że ona rezygnuje z kampanii, a ona zrezygnowała z tych kopertowych wyborów i wtedy Hołowni podskoczyło na 21, z tego co pamiętam, i też Kosiniakowi podskoczyło. I oni uwierzyli, że to jest ich elektorat i to jest ich to, co ma być. Jak się pojawił Trzaskowski i zabrał od razu, no to Szymon ma pretensje do Platformy. Oj, wiecie, no bo to... No ale o tym mówię. A później jeszcze była druga droga, że no nie wraca Tusk. Nikt nie zakładał tego w takiej wersji. I on też wtedy widzieli się. Przepraszam, oni przeskoczyli Platformę, nie? Był taki moment. Anegdotę, która to dobrze obrazuje. I też mu... Anegdota. Byłem u Masajów. W Masai Mara w Kenii. Mhm. No i... Przychodzę właśnie do wioska z krowiego łajna i trzciny. Ci ludzie, no tak jak Masajowie, wszyscy wiemy, jak oni wyglądają. No i rozmawiam z nimi, bo to była taka wycieczka. Miło nas w tej wiosce bardzo przyjęli. No ja się pytam, no, czy on mówi, że ma 50 krów. Ja mówię, to dużo. On mówi, nie, to mało. Ja mówię, ale dlaczego? Mówi, wiesz, no bo resztę mi ukradli. Ale kto ci ukradł? No wszyscy. Ale dlaczego? No bo, wiesz, Bóg dał krowy Masajom. Więc jeżeli jakakolwiek krowa nie należy do Masaja, to znaczy, że ktoś ją ukradł. I Szymon Hołownia tak samo myśli o wyborcach. Jeżeli jakiś wyborca nie jest Szymona Hołowni, to znaczy, że ktoś mu go odebrał. I to widać w sondażach po prostu. I tą zabawną, choć właściwie gorzką, zabawniejszą, mogę? Anegdotą. No dobrze, jeśli jest zabawniejsza i podniesie nas na duchu, bo tutaj słyszycie właśnie jutro, bo ten program nadawany jest w niedzielę, czyli w poniedziałek ukażą się sondaże, które raczej nie są całej opozycji demokratycznej humorów nie poprawią. No dobrze, to Mirek, postaraj się, żebyśmy zakończyli ten program na wesoło. Bardzo proszę, czekamy wszyscy na śmierć dyktatora. Chciałeś powtórzyć Maleńczuka. Tak, bo to się teraz bardzo w sprawdza. Bardzo dziękuję. Mirosław Oczkoś, Jakub Bierzyński i Tomasz Sekielski. Do zobaczenia za tydzień. To był Sekielski Sunday Night Live. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.